Bardzo ciekawy mecz rozegrały zespoły Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów w 11 kolejce spotkań piłkarskiej pierwszej ligi. Już w pierwszej minucie Roman Szewczyk zdobył prowadzenie dla Śląska, a gdy w 30 minut potem Aleksander Socha podwyższył na 2-0, zwycięstwo gospodarzy zdawało się być przesądzone. Tym bardziej, że Śląsk wyraźnie przeważał. Ruch zdołał jednak doprowadzić do remisu po golach Krzysztofa Warzychy i Mirosława Szewczyka.